właśnie jedziemy przez Czechy. Wjechaliśmy do Czech 2 minuty temu. I co wam jeszcze powiem? Nasze zipy są w przyczepie. Nic mi się nie dzieje. Przed chwilą z nimi rozmawiałem. Są bardzo zadowolone z komfortowego miejsca odpoczynku. Nabierają tam sił przed maratonem, bo to będzie dla nich maraton tak naprawdę. Pan Twardowski jest zrelaksowany jak zwykle przed kierownicą. Czuje się jak w swoim drugim domu. Spędza tutaj dokładnie w podobnej pozycji 3/4 swojego życia. To jest Janka. To jest Janka. Właśnie ogląda tabletki, które sobie przed chwilą kupiłam. Na ból gardła i katar. I złe samopoczucie, które ją dopadło po ostatniej nocy. Postanowiliśmy się hartować wczoraj. Otwieraliśmy sobie okna. Spaliśmy tylko pod jednym kocem. Żeby się podwoli przystosowywać do warunków podróżniczych. Ale Tianka dostała katar w rezultacie. Co rzecz można by było, jest efektem paradoksalnym do oczekiwanego, gdyż katar wcale nie powoduje, iż będzie nam się podróżować lepiej i będziemy w tej podróży bardziej wytrwali. Nieprawdaż? A tu jedzie pociąg towarowy. PKP, cargo. A tu proszę bardzo, żeby nie było, że ściemniam. Ceski Tessin. Witajcie w krainie pepików. Bonjour, Tessin. Dobra,